nowym podejściu do zarządzania w organizacji, a mianowicie o cyfryzacji procesów tymi, którymi do tej pory zarządzaliśmy w taki sposób tak zwany analogowy, czyli dostawaliśmy fakturę, płaciliśmy za tą fakturę i na tym polegało nasze zarządzanie. Od kilku lat promujemy coś takiego, co się nazywa control room, czyli to jest miejsce, gdzie zbieramy wszystkie informacje z organizacji i wtedy podejmujemy w sposób racjonalny decyzje bazujące na danych, a nie na naszym, na interpretacji danych. W związku z tym tutaj chciałbym, żebyśmy na końcu tej prezentacji, żebyście Państwo zostali z taką świadomością, że jest możliwość zarządzania konsumpcją w każdej organizacji, jest możliwość poprawy efektywności w każdej organizacji i szacuję, że jesteśmy w stanie uzyskać w każdej organizacji poprawę efektywności o mniej więcej 20% w stosunku do chwili obecnej, tego co Państwo robicie, zakładając, że Państwo nie jesteście w 100% zoptymalizowani, czyli profesjonalnie do tego nie podeszliście. Jeżeli Państwo macie już profesjonalistów na swoim pokładzie, oni przeprowadzili proces poprawy efektywności, to ja ze swojej strony dołożę Wam 5% na 100%. To Wam gwarantuję. Ale jeżeli nie mieliście przeprowadzonego procesu optymalizacji, to gwarantuję Wam 20, w niektórych przypadkach 40. Jesteśmy w mieście Toruń, tutaj mieliśmy okazję zrobić automatyzację galerii handlowej 50 000 m2 przed mniej więcej 8 laty i tam uzyskaliśmy efekt poprawy efektywności 40-procentowy. Moc zamówiona spadła z 5 MW do 3 MW, nigdy nie zapłacili kary za przekroczoną moc zamówioną, w związku z tym to są tego typu rozwiązania. Ja korzystając z tego, że dzisiaj jestem pierwszy raz tak u Państwa, ale już wiem, że wpiszę sobie to na stałe w harmonogram i po wczorajszym wyjątkowym wieczorze uważam, że to naprawdę jest świetna inicjatywa. Chciałbym się Państwu przedstawić. Funkcjonuję w kilku organizacjach, dzieląc się wiedzą, pomysłami, tym, żeby poprawiać świat, automatyzując go i dzieląc się własnym doświadczeniem. W zasadzie od 25 lat zajmuję się automatyzacją, robotyzacją przemysłu, poprawą efektywności, różnego typu optymalizacjami. Dysponujemy świetnym zespołem, w związku z tym to jest to, co robię na co dzień. Praca jest moją pasją. Oprócz tego zajmuję się różnymi też rzeczami, usprawnieniami w życiu prywatnym. Ponad 20 lat APA Group to jest firma rodzinna, bo tak do tego doszedłem, bo my trochę wychodzimy na świat taki międzynarodowy i zawsze zapominamy o tym, o takiej genezie. Każdy z nas zakładał biznes kiedyś. Dla mnie to był rok 2001, kiedy APA założyłem. I miałem takie marzenia o byciu koncernem. No tak. Człowiek jakieś marzenia musi mieć, żeby je spełniać. Część z Państwa już osiągnęliście taki status. My jesteśmy na takiej drodze. W tej chwili APA ma przedstawicielstwo w Holandii. W tej chwili wychodzimy na Zjednoczone Emiraty Arabskie, dlatego że dysponujemy technologią, którą jesteśmy w stanie udostępniać większej grupie przedsiębiorców, żeby czynić świat lepszym. To jest taka nasza działalność, trochę nasza misja. Wyrośliśmy z przemysłu, to daje nam dosyć duży mandat, taki na początek, dlatego że przemysł to jest miejsce, gdzie ci duzi gracze przećwiczyli już całą masę usprawnień. Oni organizują przedsiębiorstwa w sposób bardzo uporządkowany, zestandaryzowany, tego się nauczyliśmy. Mieliśmy przyjemność pracowania dla firmy Amazon, zautomatyzowaliśmy 15 ich centrów logistycznych w Europie. Tam się nauczyliśmy bardzo dużo, jest to jedna z najlepszych firm na świecie. Pracujemy też dla grupy Volkswagen, dla 3M, dla Valeo, dla różnych firm z sektora przemysłowego i każdy z tych klientów uczy nas czegoś. My dzięki temu, tworząc nasze produkty, wkładamy do tych produktów nasze doświadczenie i doświadczenie, które pozyskujemy w trakcie realizacji projektów. Także jeżeli Państwo będziecie kiedyś uprzejmi skorzystać z naszych rozwiązań, to Państwo od razu posiądziecie te rozwiązania, które nam zajęło wypracowanie kilkanaście lat. Każdy z nich może w tej chwili korzystać.
Automatyzowaliśmy hotele pięciogwiazdkowe. Jest taki bardzo fajny projekt w Polsce, Przylądek Rozewia. Całkowicie zautomatyzowane osiedle, gdzie budynki są kontrolowane zdalnie z Włocławka. Wczoraj miałem okazję rozmawiać na temat inwestora. Bardzo odważny inwestor, bardzo ciekawy projekt. Mieliśmy przyjemność realizacji dla niego kilku całkowicie zautomatyzowanych obiektów. I ja jestem zwolennikiem pełnej automatyzacji. Ludzie mówią o tym, że automatyzacja, robotyzacja zabiera ludziom pracę. Ja jestem zwolennikiem tego, żebyśmy pracowali mądrze, nie ciężko, a rzeczy, które są powtarzalne, absolutnie, żebyśmy odkładali na bok i dali je komputerom do realizacji, a nie żebyśmy mieli czas na kreację, na rozmowę, na wypicie kawy w dobrym towarzystwie. Także jak Państwo zobaczycie tutaj zakres tych elementów, to może się to Wam wydać dziwne, aczkolwiek nasza organizacja z jednej strony automatyzuje, robotyzuje, a z drugiej strony pracujemy w dziale tak zwanym innowacyjnym, badań i rozwoju. Pracujemy z ośrodkami naukowymi, pracujemy z naukowcami, dlatego że nie da się dzisiaj już posiadać całej wiedzy. Ta wiedza już jest tak szeroka, że w zasadzie to, na czym my się znamy, gdybyście Państwo zapytali mnie na koniec, na czym Wy się tak naprawdę znacie, to my się znamy na systemach sterowania, czyli na tym, żeby właśnie zbudować, jak zebrać informację, jak ją przetworzyć, jak wyciągnąć z niej wnioski, jak poprawić proces, jak go zoptymalizować. To jest to, na czym my się znamy. Tak jak powiedziałem, mieliśmy przyjemność współpracy z fantastycznymi klientami, także każdy z nich nauczył nas czegoś, a teraz naszą misją jest poprawa małych, średnich przedsiębiorstw, żeby mogły korzystać z tych benefitów cyfryzacji, dlatego że nowy czas przynosi rozwiązania. Ciężko pracujemy każdego dnia. Czasami musimy, żeby dostarczyć gdzieś sygnał, musimy rzucić okablowanie. Tutaj nasz zespół właśnie wykorzystuje różne elementy. Promujemy tak zwane zielone budownictwo. Większość emisji CO2, o której też w trakcie konferencji była mowa, emituje CO2 i najwięcej robimy to my w naszych obiektach, budynkach. Budynki nie są termomodernizowane, używamy energii w sposób niekontrolowany. W związku z tym dzisiejsze czasy wygenerowały u wszystkich menedżerów nagłe zainteresowanie tym, czym jest gaz, czym jest energia, czym jest ciepło, czym są w ogóle media, dlatego że wcześniej te koszty były dosyć niskie i one były poza radarami menedżerów. Także my staramy się być w organizacjach takich, które starają się zmienić świat albo wykorzystać rozwiązania naukowe albo trendy światowe do tego, żeby je przenieść i poprawić to miejsce, w którym my żyjemy. Czyli każdy z nas ma bezpośrednią możliwość zmiany sytuacji i miejsca, w którym jesteśmy. Dlatego my cyfryzujemy procesy, adresujemy to do różnych gałęzi. Jak Państwo zobaczycie, każdy biznes odbywa się w budynkach. Każdy. Nie ma takiej sytuacji, żeby coś się znalazło poza nim, chyba że ktoś zajmuje się rolnictwem, prawda? To jest inny aspekt. Pracujemy też z architektami, dlatego że to oni kreują naszą wizję, a oni, nie obrażając nikogo, oni zajmują się kreacją i wizją, ale nie do końca posiadają wiedzę ekspercką. W związku z tym dzielimy się też z nimi wiedzą, w jaki sposób prawidłowo zrealizować proces, żeby to było efektywne energetycznie. Nad tym konceptem pracowaliśmy kilka lat, dlatego że zastanawialiśmy się, czym my się zajmujemy w organizacji i na tym prostym slajdzie chciałbym Państwu opisać, czym my się zajmujemy. Każdy obiekt, to po lewej stronie mamy układ zasilania obiektu. Do każdego obiektu dostarczana jest energia, później ta energia jest konsumowana przez nas jako odbiorców energii w postaci ciepła, w postaci energii elektrycznej. W budynkach zużywamy to, czy w procesach biurowych, czy w procesach kawiarniach, restauracjach. I na końcu mamy obiekt przemysłowy. Jeżeli coś produkujemy, to z reguły ta hala realizuje swoją misję w postaci produkcji, wytwarzania produktów, w postaci albo systemów zautomatyzowanych, albo zrobotyzowanych. W związku z tym mamy taką triadę elementów i realizując nasze projekty dochodziliśmy do takiego wniosku, że bardzo często inwestorzy i architekci i projektanci myślą w sposób bardzo wybiórczy, czyli ktoś zajmuje się jedną kafelką i uważa, że zaspokoił dany aspekt problemu. My patrzymy na proces całościowo, dlatego że
Jeżeli Państwo w swoich biznesach zajmiecie się jedną wąską działką i ją zoptymalizujecie, to wcale nie znaczy, że Wasz całościowy biznes jest zoptymalizowany. Także tutaj zachęcam zawsze do takiego patrzenia w biznesie od szczegółu do ogółu i od ogółu do szczegółu, dlatego że te dwa sposoby patrzenia na biznes powodują to, że albo jesteśmy efektywni, albo jesteśmy nieefektywni. Także dokładnie w ten sam sposób podeszliśmy do technologii, która może realizować różnego rodzaju, adresować różnego rodzaju problemy. I jak Państwo widzicie, to rysunek jest kolorowy i ładny, ale on według mnie jest takim bardzo trudnym rysunkiem, dlatego że u góry mamy odnawialne źródła energii, czyli mamy wiatraki, mamy ogniwa fotowoltaiczne. Na dole mamy jedno z największych zagrożeń naszych czasów, to jest elektromobilność. Dzisiaj miałem okazję rozmawiać na temat samochodów elektrycznych i muszę powiedzieć, że z obserwacji kilkuletniej rynku elektromobilności jestem bardzo poważnie zaniepokojony tym, co się może wydarzyć. To, co dzieje się w Polsce, dzieje się z reguły w taki sposób niezastandaryzowany, czyli nie ma polityki takiej długofalowej, tylko robimy pospolite ruszenie i mówimy, na wszystkie dachy wrzućmy fotowoltaikę. Ustawodawca daje nam możliwość jakiejś dopłaty, promuje jakiś fragment, później na każdym dachu mamy fotowoltaikę, która szpeci, która no, być może komuś przynosi biznesowo jakiś doraźny zysk, ale jeżeli jest to nie zrobione w sposób uporządkowany, zestandaryzowany w perspektywie 20 lat, to tego typu działania w moim odczuciu nie są prawidłowo zaprojektowane. Budynki na dzień dzisiejszy, budynek, w którym my dzisiaj jesteśmy, to jest obiekt, w którym występuje co najmniej kilkanaście technologii. Bardzo często w obiektach technologie nie są ze sobą połączone. Czyli na przykład systemy nawiewowe, wentylacyjne, systemy oświetleniowe, systemy bezpieczeństwa, systemy przeciwpożarowe nie są zintegrowane, tylko to są osobne fragmenty informacji. I teraz główny menadżer takiego obiektu, jeżeli nie posiada wiedzy eksperckiej we wszystkich tych elementach, to prawdopodobnie jest duża szansa, że nie będzie podejmował racjonalnych decyzji. Tematem dzisiejszej prezentacji jest budowanie control roomów, czyli ja traktuję wszystkie elementy jako źródło danych do tego, żeby dostarczyć ją w zrozumiały sposób dla osoby, która będzie podejmowała decyzje, żeby to były decyzje racjonalne, pochodzące z ogromnego źródła danych, żebyśmy o niczym nie zapominali. No i teraz, jeżeli weźmiemy pod uwagę każdy z tych aspektów, to każdy z tych aspektów może być pojedynczym podejściem. Ja traktuję to wszystko jako całość. To są tak zwane struktury big data'owe, być może część z Państwa o tym słyszała. To są duże zbiory danych. Jest takie powiedzenie, że dane są złotem naszych nowych czasów. Wszyscy mówią, zbierajmy dane, ale te dane powinny być zbierane w taki sposób uporządkowany. Znowu my musimy wiedzieć, po co my te dane zbieramy, jakie wnioski chcemy wyciągnąć, do czego te dane mają być zbierane. One muszą być zbierane w jakimś określonym celu. Zbieranie danych dla samego zbierania danych też uważam, że jest nieekonomiczne, ekonomicznie nie jest uzasadnione. Dzisiejsze czasy przynoszą możliwość wykorzystania tak zwanej sztucznej inteligencji. To są nowe rozwiązania, które do tej pory były niedostępne na rynku. To są rozwiązania, które są w stanie wnioskować albo podpowiadać nam jako ludziom, w jaką stronę powinniśmy pójść. Na co dzień Państwo używacie sztucznej inteligencji, każdy z nas używa jej w mapach Google'a chociażby. Jeżeli zadamy sobie funkcję celu, dokąd chcemy dojechać, to Google na podstawie zebranych informacji podpowiada nam najszybszą trasę, najwolniejszą, ale najbardziej ekonomiczną i jeszcze kilka alternatywnych. Także dokładnie w ten sam sposób można funkcjonować w ramach naszych obiektów, w ramach naszych biznesów, zbierając informacje z całego ekosystemu. Budynek w dniu dzisiejszym to jest zbiór wielu informacji, zbiór wielu potrzeb, wielu fragmentów biznesu. Ja jestem zwolennikiem cyfryzacji, dlatego że cyfryzacja pomaga nam odwzorować proces. My możemy patrzeć na budynek z naszego monitora, prawda? On jest odwzorowaniem na podstawie zebranych danych. I teraz każdy taki plasterek to jest
źródło albo naszego biznesu, albo źródło kosztu w naszym biznesie. Taki hotel to jest źródło problemów niesamowitych, bo nie dosyć, że trzeba walczyć o klienta, to jeszcze dodatkowo trzeba zabezpieczyć komfort, bezpieczeństwo, wygodę użytkownika. Cena nie może być zbyt wysoka, bo to musi być atrakcyjne. I nowoczesny świat idzie w kierunku tak zwanego przemysłu 4.0. Ten przemysł 4.0 to jest olbrzymia zmiana w biznesie dla każdego z Państwa, dlatego że mówimy o tym, że biznes już nie jest robiony jako B2B, B2C, tylko jest robiony jako H2H, czyli human to human. Każdy z Państwa korzysta z social mediów, w związku z tym w tych social mediach jest cyfrowe życie. My nawet o tym nie wiemy, czy ktoś pisze na temat nas jakiś komentarz, czy dzieje się coś innego, może pojawia się jakiś nowy trend, na który nie mamy wpływu. Wczoraj też o tym była mowa. W związku z tym naszym zadaniem jako menedżerów jest optymalizacja kosztowa, ale w sposób bardzo racjonalny, taki, żebyśmy dawali jakąś wartość dla ludzi, z którymi współpracujemy. No i przede wszystkim Unia Europejska narzuciła na nas jeden z warunków, czyli redukcja emisji CO2. Emisja CO2 jest generowana przez konsumpcję energii. Konsumpcja energii to jest 1:1 związane z emisją CO2, czyli żeby wyprodukować energię, musimy wyprodukować CO2, czyli jeżeli zmniejszymy ilość konsumowanej energii, tym samym zmniejszamy ilość CO2, a budynki na świecie są największym emitentem CO2. Oczywiście badania są różne na świecie i różne są ich interpretacje. Przed mniej więcej 4 laty zaczęliśmy wytwarzać taką platformę, która przybliża nas do tego, żeby scyfryzować energię. To znaczy, energii oczywiście nie cyfryzujemy, bo ona jest podawana w sposób tak zwany analogowy, ale chodziło nam o to, żeby zrozumieć energię. Większość rzeczy, których my się boimy jako ludzie, jako menedżerowie, to są elementy, na których się nie znamy, nie mamy wiedzy eksperckiej i nie potrafimy podjąć decyzji. Ja jako menedżer podejmowałem decyzję w taki sposób, że dostawałem fakturę kosztową, patrzyłem na nią i mówię, o okej, mniej więcej to jest w takim przedziale plus minus 5%, mogę podpisać fakturę, ale kompletnie nieświadomie jej użytkowałem. W związku z tym ja popełniałem ten błąd, nie wiem jak Państwo, być może Państwo jesteście bardziej do przodu w stosunku do mnie, ale dla mnie to był olbrzymi problem i tutaj jest skala tego problemu. Nie wiem, czy Państwo znacie taki dokument, jak kiedyś pewnego razu przyszła faktura, która nie mieściła się w widełkach 5% w stosunku do kosztu z zeszłego miesiąca. Zacząłem zadawać pytanie, dlaczego tak wysoki koszt ponoszę w danym miesiącu i zacząłem czytać, proszę Państwa, fakturę. Zacząłem czytać te wszystkie elementy, które tu są wypisane i nie byłem w stanie zrozumieć kompletnie nic z tego dokumentu. I ten dokument był podstawą do tej decyzji, którą podjęliśmy wewnętrznie jako firma z IT, jako firma, która zna się na procesach. Stwierdziliśmy, najpierw zbierzemy konsylium mądrych głów, które znają się na wytwarzaniu takich energii, znają się w ogóle na energii i wytłumaczą, w jaki sposób my konsumujemy ją. Siadło 10 ludzi, 5 z doktoratami, 5 bez doktoratów, takich normalnych. Nikt z nich nie był w stanie przeczytać tej faktury i powiedzieć, za co ponosimy koszt. Ściągnęliśmy dokumentację od firmy, jak budowana jest faktura. 5 dni, 10 ludzi, 80 stron dokumentów w postaci algorytmów. Nie byliśmy w stanie dojść do tych kwot, które tutaj były, dlatego że wewnętrznie te dokumenty się wykluczają. W związku z tym ja jako osoba, która też lubi uzyskiwać szybkie wyniki, stwierdziłem, że to jest droga donikąd. My tego nie zrobimy, nie zrozumiemy tego, bo musielibyśmy się znać i na ustawodawstwie, i na takich dokumentach wykonawczych. W związku z tym, jeżeli na czymś się nie znamy, to jedyne, co my możemy zrobić, to my możemy opisać obiekt. Możemy opisać obiekt, możemy opisać nasze zachowanie i próbować zinterpretować, czy my w dobry sposób konsumujemy energię, czy dobrze konsumujemy media. I tak powstała platforma Cyfrowe Facility Management. Czyli mówimy o tym znowu, jeżeli nie potrafisz się zmierzyć z sytuacją, to ją opisz, zidentyfikuj ją i dopiero na podstawie tej identyfikacji nauczysz się czegoś, będziesz umiał podejmować decyzje odnośnie całego procesu. Naszym założeniem było, pierwszym założeniem naszym jako organizacji jest to, żeby nikogo nie straszyć. Ja osobiście nie lubię, jak mnie ktoś straszy, w związku z tym
Też mamy takie założenie, tłumaczymy, szkolimy, wdrażamy zmianę, żeby zmianę wdrożyć i wprowadzić w dowolnej organizacji na świecie, trzeba ją w dobry sposób komuś wytłumaczyć. Mieliśmy okazję realizować dwa projekty w Chinach, w związku z tym, jak Państwo byście sobie wyobrazili, pracowaliśmy z Chińczykami. Latanie do Chin gwarancyjne nikomu się nie opłaca, w związku z tym tam nauczyliśmy się tłumaczyć, żeby zamknąć projekt, żeby użytkownik był w stanie sam podejmować decyzję. Także to są nasze doświadczenia i kluczowym elementem jest raport, czyli coś, co daje nam wiedzę. Na podstawie tego raportu jesteśmy w stanie podjąć konkretne decyzje dotyczące zmiany procesu albo stwierdzenia, że wszystko jest ok, bo to jest najlepszy raport, jaki jest. Czasami raporty potwierdzające, że wszystko jest dobrze, pozwala nam dobrze spać. Generalnie w tej fakturze, którą pokazywałem Państwu przed chwilą, tutaj są jeszcze elementy związane z karami. Są elementy związane z mocą, której używamy, z karami, których w ogóle nie jesteśmy świadomi. Jak Państwo zobaczycie tutaj lampy, na przykład w tym, to część jest lamp halogenowych, część jest LED-owych. I znowu opowiem Państwu o problemie, który się pojawia. Nikt z nas nie był informowany o tym, że jeżeli wymienimy oświetlenie na LED-owe, to nagle będziemy płacić kary. I o ile 2, 3, 5 lat temu nikt nas za to nie karał, to w tej chwili tak zwany smart metering powoduje to, że dostawcy energii wkładają nam nowoczesne liczniki energii, które zaczynają mierzyć moc tak zwaną bierną, a urządzenia LED-owe generują moc bierną, tak zwaną pojemnościową. Kiedyś byliśmy karani za pracę silników, a teraz jesteśmy karani za pracę LED-ów, o czym prawdopodobnie Państwo nie wiecie, bo pewnie nie macie czasu na to, żeby przeglądać tego typu dokumenty, tak samo jak i ja. W związku z tym to, co można za pomocą energii elektrycznej. Energia elektryczna pokazuje życie i jej konsumpcja to jest odwzorowanie naszego biznesu. Jak zużywamy energię, to tak samo funkcjonuje nasz biznes. Dlatego stwierdziliśmy, że zaczniemy energię obserwować pod względem ilościowym i jakościowym, dlatego że to, co Państwo do swojego biznesu kupujecie od dostawcy energii, wcale nie musi być dobrą energią. Dodatkowe elementy w postaci ogniw fotowoltaicznych również zakłócają proces energetyczny, w związku z tym, jeżeli gdzieś w swoich biznesach macie laboratoria, to powinniście mierzyć jakość tej energii, dlatego że jeżeli jakość energii jest nieprawidłowa, to wskazania waszych maszyn, urządzeń też będą nieprawidłowe. Mogą być odchyłki od normy. Z racji tego, że wiemy, że biznes nie lubi inwestować, jeżeli już w coś zainwestował, to nie lubi zmieniać swojej drogi, zintegrowaliśmy urządzenia, które Państwo już macie w swoich biznesach, liczniki energii, analizatory sieciowe. Łączymy się do istniejącej infrastruktury, żeby obniżyć koszty inwestycyjne. To jest niesamowicie istotne, bo no, nikt nie lubi zbędnie wyrzucać tych pieniędzy i zbudowaliśmy system, który albo wykorzystuje istniejącą infrastrukturę, albo dokładamy nowe mierniki, które dają nam nową wiedzę. I ta wiedza z informacje, które zostają zgromadzone, zapisane w bazie danych, mogą być przetwarzane jako zbiory, duże zbiory danych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, która realizuje pewnego rodzaju cele. To jest wykres, który miałem przyjemność opracować razem z Andrzejem Krótkim na jednym z warsztatów. Andrzej pokazał nam pewną informację, bo my nigdy nie zwracaliśmy uwagi na biznes tak wprost, dlatego że pracowaliśmy projektowo. Andrzej mówi, no słuchaj, ważne tutaj jest, kiedy się przetnie inwestycja z zyskiem. Ja jeszcze tutaj dołożyłem wiedzę, dlatego że my dzisiaj jako menedżerowie szukamy tego punktu przecięcia, żeby to było jak najszybciej, ale nasz biznes musi być planowany w długiej perspektywie czasu. A to, co mamy pokazane tutaj, to w momencie, jak zaczynamy obserwować, jak konsumujemy energię, ale mam przestać, czy? Dobrze. Dobrze. Ja myślałem, że Państwo, jak będę opowiadał o energii, to połowa z Was wyjdzie, ale jeszcze Was nie znudziłem aż tak mocno. Na czasie. To, co jest bardzo istotne, to zbieranie wiedzy.
metodologia, którą stosujemy w tym naszym podejściu dotyczącym analizy, jak konsumujemy energię, jest wzięte ze sportu. Ja przez pewien czas też zajmowałem się sportem. Każdy sportowiec ma na ręce zegarek, którym mierzy swój postęp, albo bicie serca, albo prędkość. I tutaj, patrząc z punktu widzenia energii, w naszym biznesie też chodzi o to, żeby to było efektywne, czyli żebyśmy mało konsumowali, żebyśmy dużo zyskiwali. I to, co nas nie interesowało w zeszłym roku, bo to było tanie, dzisiaj już jest bardzo drogie, w związku z tym musimy poszerzać tą wiedzę o tym, jak konsumujemy energię. Od czasu do czasu startujemy w konkursach różnego typu, żeby ktoś nas zweryfikował, dlatego certyfikowaliśmy nasz produkt w firmie TIF. W tym roku udało nam się zdobyć nagrodę jako polski produkt przyszłości i dostaliśmy nagrodę pana ministra do spraw przemysłu i innowacji. Pomiar, monitoring i wnioski. To jest niesamowicie istotna informacja, że na podstawie wiedzy, która jest zgromadzona, my możemy wnioskować w długiej perspektywie czasu. Czyli może być taka sytuacja, że państwo macie biznes, który to może być produkcja, to może być posiadanie budynku, obiektu. Każdy z nas zasługuje na wiedzę, czyli na wiedzę o tym, jak nasz biznes funkcjonuje w poniedziałek, jak we wtorek, jak w sobotę, w niedzielę, jak funkcjonuje w nocy, a jak funkcjonuje w dzień. Dlatego, że w harmonogramach są zapisane właśnie nasze cykle biznesowe. Dlatego stwierdziliśmy, że musimy oprócz tej informacji, która jest rysowana, która jest zbierana, musimy być skutecznie powiadamiani o tym, żebyśmy mogli jako menedżerowie podejmować decyzje. Dlatego, że to nie zawsze tylko służby techniczne, które dostają powiadomienie, muszą reagować na sytuacje awaryjne, bo bardzo często byłem świadkiem tego, że służby techniczne nie podają prawdziwej informacji do menedżerów, do zarządu. Dlatego, że każdy chroni swoją taką, chce się przedstawiać w dobrym świetle i to jest naturalny proces, z tym się nie da walczyć. W związku z tym to, co my promujemy, to jest, żebyśmy wszyscy patrzyli do tego samego źródła danych i żebyśmy byli powiadamiani o tym w określony sposób, który sobie wybierzemy, żebyśmy mogli wszyscy dobrą decyzję podjąć. Taki jest cel. W związku z tym szybkość, analiza tak zwana w biegu. Nie interesuje nas czasami to, co było tydzień temu, interesuje nas chwila obecna, co się w tej chwili dzieje. Czy jak przyjeżdża tutaj do hotelu 50 nowych gości, to jak to wpływa na proces energetyczny? A jak nikogo tutaj nie ma w hotelu, to czy ten hotel zużywa energię, czy nie zużywa energii? To są pytania takie, na które bardzo trudno jest znaleźć odpowiedź, jeżeli my tego nie monitorujemy i nie zapisujemy. Prawda? Także to są takie odpowiedzi. Czasami robię sobie takie ćwiczenie albo w rozmowach z właścicielami obiektu zapytam, a ile kosztuje pierwsze piętro, jeżeli chodzi o funkcjonowanie, o takie czynniki operacyjne. Jeszcze nikt mi tego nie odpowiedział, bo to nie jest normalna sytuacja, że my mierzymy i ważymy. A państwo doskonale znacie to słowo, że jak się czegoś nie mierzy i nie waży, to nie da się tego zoptymalizować. W związku z tym to jest właśnie to kryterium. Proces ciągłej optymalizacji. Każdego dnia wprowadzamy małe optymalizacje, jednoprocentowe, dwuprocentowe. Po 100 dniach mamy 100% poprawy procesu, także jakbyście państwo obserwowali swój wynik, tak jak zawodowy sportowiec, każdego dnia malutki przyrost formy, zmniejszenie kosztu, efektywny biznes. To jest właśnie ten kierunek, który jest. Moc zamówiona. Jeżeli państwo zamawiacie moc, zamawiacie media do swojej organizacji, to tendencją naturalną każdego zawodowego energetyka jest zamówienie troszkę więcej mocy, aniżeli coś, za co mogę zostać ukaranym. To jest naturalny proces, nikt z nas nie chce być karany albo być wzywany do tego, żeby się tłumaczyć. W związku z tym to jest olbrzymia niegospodarność w Polsce dzisiaj. W każdym zakładzie przemysłowym tak to funkcjonuje. I z czego to wynika? To wynika z tego, że bardzo trudno jest zarządzać czymś, co jest zużywane w różny sposób. Także wszystkie te elementy składają się na coś, gdzie chcemy zacząć mierzyć coś, na czym się kompletnie nie znamy. Mówię o 99% populacji w Polsce, to tylko
może 1% zna się na energii, coś potrafi o niej zrobić. W związku z tym nie ma takiego narzędzia, żebyśmy my jako menedżerowie tym się zajmowali albo mogli w ogóle dyskutować z działami technicznymi. A my wiemy, że działy techniczne nie są menedżerskie z reguły. To są działy, które podejmują racjonalne decyzje. Zbudowaliśmy taki pulpit, który pozwala pokazywać na jednym diagramie, na jednym wykresie, w jaki sposób funkcjonuje nasza organizacja, czyli czym jest energia elektryczna, w jaki sposób zużywamy gaz, w postaci tabelarycznych zestawień, które są ładne, kolorowe i przyjemne. A tutaj chciałem Państwu pokazać przykład sprzed 2 tygodni zakłócenia, które mnie osobiście bardzo zdziwiło. Mamy taki budynek technologiczny, gdzie testujemy różnego rodzaju technologie i zacząłem przeglądać diagramy, nagle patrzę, mówię, jako profesjonalna firma, my mamy taki pik, ja mówię, to skandal jest w ogóle, no to co powiedzą ludzie, tak? Bo to zawsze mamy taką wątpliwość. I my mamy moc zamówioną na poziomie przyłącza, na poziomie 40 kW. Ten pik sięga 30 kW. Jak Państwo zobaczycie stan normalnej pracy, teraz mamy troszkę obniżony zespół, w okolicach 10 kW to jest średnie zużycie i nagle mamy 30. Ale w związku z tym, że mamy system monitoringu, w tym obiekcie mamy bez mała 60 kamer, które pełnią też różnego rodzaju role, znaleźliśmy godzinę, czas i znaleźliśmy szkodnika. Przyjechał szkodnik, podłączył się samochodem elektrycznym. I teraz dlaczego mówiłem o tej elektromobilności, że ona jest olbrzymim zagrożeniem? Dlatego, że ustawodawca powiedział, że każdy nowy obiekt ma być wyposażony w stację ładowania pojazdów. Jak Państwo zobaczycie sobie ilość budynków, które nas otacza i ilość ładowarek, które musiałyby być zainstalowane, które mogą być włączone przez użytkownika w przypadkowej sytuacji, to może się zdarzyć taka sytuacja, że obok będą stały jeszcze 3 ładowarki i moc w danym momencie będzie przekroczona natychmiast. W związku z tym będziemy się zastanawiać, czy priorytet ma działający komputer, czy może powinniśmy ładować samochód. Kto powinien o tym zadecydować? Na pewno nie człowiek. Chodzi o to, żeby te algorytmy były zakodowane w odpowiedni sposób i one dokonywały selekcji, czy ten samochód może być w danym momencie ładowany, jak on wpływa na infrastrukturę techniczną. To są elementy, o których my dzisiaj nie rozmawialiśmy do tej pory, ale one powinny już wejść na agendę i powinny być przetwarzane przez Państwa jako duże zagrożenie w biznesie, w każdym biznesie. Raport. Przed chwilą rozmawialiśmy o raportach środowiskowych. Każdy z Państwa musi raportować. Jeżeli nie raportuje, to w najbliższym czasie będzie musiał. To są raporty, które są generowane w sposób zautomatyzowany. One pokazują sytuację, czy znowu powiedziałem o tym, żeby nikogo nie straszyć. Zielony, dobrze, czerwony. Popatrz na to, skoncentruj się, zobacz, wyciągnij wniosek. Może nie jest aż tak źle, ale wiedz, że coś się dzieje. Elementy związane z pikami, które Państwo tutaj widzicie, to są elementy, które pokazują puls naszego biznesu. To jest poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota, niedziela. Nic się nie dzieje, ale to, co jest niepokojące, to jest ta stała składowa, która generalnie jest, można się zastanowić, czy ona jest na pewno potrzebna. Jeżeli znowu nie mamy wyrysowanej charakterystyki, nie będziemy o tym w ogóle myśleć, bo nie będziemy się zastanawiać. To jest to, co Państwu powiedziałem. Jeżeli wszyscy wyjedziemy z hotelu, to czy hotel zużywa energię? Tak, on będzie miał taką składową stałą, za którą właściciel tego biznesu będzie musiał płacić i to całkiem sporo. Będzie musiał płacić za ciepło, będzie musiał płacić za energię elektryczną, która zużywana jest w trybie poza kontrolą normalnego biznesu, normalnych menedżerów. Strażnik mocy, elementy związane z harmonicznymi zakłóceniami, które są. Stosunek dni pracujących do weekendów. Państwo pracujecie na wskaźnikach, w związku z tym pewnie lepiej się znacie na tym, aniżeli ja. W tej platformie również jest możliwość tworzenia dowolnych wskaźników definiowanych przez użytkownika. Odnawialne źródła energii. W tej chwili od 1 stycznia 2023 każda firma, która ma panele fotowoltaiczne, będzie zakwalifikowana jako producent energii. W związku z tym będzie musiała raportować do ministerstwa produkcję. Stworzyliśmy narzędzie, które w sposób zautomatyzowany tworzy raporty, w związku z tym tylko ściągnij i wyślij. Działy techniczne mają to do siebie, że działy techniczne lubią informację techniczną.
jest spełnione kryterium technika, wysyłamy im z charakterystyki prądu około 100 informacji. Dla mnie analiza prądu za pomocą urządzeń, którymi dysponujemy, to jest tak jak analiza chemiczna naszej krwi. Na podstawie kilku parametrów jesteśmy w stanie stwierdzić, czy odbiorca nie zakłóca energii, czy jest biznes zdrowy, czy wymaga jakiejś korekty. Pulpit zarządcy, informacje ilościowe. My jako menedżerowie nie potrzebujemy informacji, czy tam są jakieś zakłócenia, my powinniśmy być powiadomieni. Uwaga, zwróć uwagę, informacja została przekazana do działu technicznego o określonej godzinie, dział techniczny powinien na nią zareagować. Czyli my jako menedżerowie mamy możliwość odpytania profesjonalnego działu technicznego i zadania pytania, powiedzcie mi, co to jest za pik, skąd on się wziął. Dział techniczny, patrząc w dane, cofając się w czasie, ma odwzorowanie całej historii. Jesteśmy przyzwyczajeni w samochodach do wskaźników wychyłowych, w związku z tym część informacji pokazujemy w taki w miarę przystępny sposób dla każdego. To jest diagram obciążenia faz. Bardzo często zdarza się taka sytuacja, że mamy tak zwany układ trójfazowy. Elektryk w ferworze walki, taki może nie turbo profesjonalny, podpina wszystko do jednej fazy. W tym momencie ten trójkąt byłby nie równoboczny, ale byłby, jedna z faz byłaby przeciążona, co jest sytuacją znowu niedobrą. Dzięki obserwacji mamy możliwość kontroli urządzeń, które załączają się też sekwencyjnie. Część urządzeń ma tak zwane programatory, na które Państwo nie macie wpływu. W diagramach to wszystko jest odwzorowane, wszystko widać. Intuicyjna prezentacja danych informacji. Strażnik mocy to jest element taki, który my powinniśmy przewidywać, dlatego że za przekroczenie mocy zamówionej w biznesie jesteśmy karani. To są mechanizmy, które zostały wdrożone. Optymalna moc umowna, mechanizmy, które pozwalają symulować na podstawie danych, na podstawie hipotez, jaka powinna być moc zamówiona dla naszej organizacji. Czasami warto zapłacić drobną karę za to, żeby moc zamówiona była na określonym poziomie, także tutaj ten mechanizm został tam zrobiony. To jest bardzo ciekawy diagram. Wygląda trochę jak góry, może Beskidy, może Tatry. Generalnie chodzi tutaj o to, że możemy zbudować tak zwane profile rozruchowe. Jeżeli Państwa biznes zaczyna się o godzinie 6 rano, ktoś przychodzi i załącza maszyny, urządzenia albo startuje z takim budynkiem, to my możemy wyrysować sobie taki diagram wzorcowy, w jaki sposób te maszyny powinny, w jakiej sekwencji powinny być uruchamiane, żebyśmy nie generowali tak zwanych pików, czyli tych elementów, które są trudne. I w momencie, jeżeli mamy wyrysowany taki diagram i zdefiniujemy sobie kolejną jednostkę czasową, czyli powiedzmy poniedziałek do poniedziałku, to jeżeli rysuje nam się tutaj na diagramie pewnego rodzaju odchyłka, to my wiemy, że nie została zrealizowana sekwencja rozruchowa. To jest bardzo istotne z punktu widzenia rozruchu maszyn i urządzeń. Odnawialne źródła energii. Tutaj znowu mamy pulpit, który pokazuje nam, czy my zarabiamy, czy my tracimy, w jakich dniach, ile wyprodukowano energii. Możemy też, mamy też zaimplementowane rozwiązania związane z pogodą. Czy pogoda ma wpływ na produkcję energii, czy nasłonecznienie, czy może temperatura, może ciśnienie może też mieć wpływ na to. I teraz, jeżeli Państwo kiedyś zbudujecie sobie farmę fotowoltaiczną, to my na podstawie analizy danych możemy Wam powiedzieć, kiedy ta farma powinna być umyta, kiedy powinna być przeserwisowana. Dlatego, że tylko i wyłącznie porównując dane, jesteśmy w stanie stwierdzić, czy generowana energia przy tych samych warunkach środowiskowych jest dla Was dobra. Moc bierna, kompensatory mocy biernej. Tak jak powiedziałem, to, że ktoś nas chce karać, to są narzędzia, które rozwiązują dany problem, czyli to są urządzenia typu kompensator mocy biernej, która jesteśmy w stanie wyeliminować składnik, za który jesteśmy karani.
My jako firma zajmujemy się też automatyzacją i robotyzacją przemysłu, tak jak Państwu powiedziałem, i my też pracujemy z wieloma producentami po to, żeby pozyskać od nich taką głęboką wiedzę ekspercką, która nam pozwoli rozumieć proces i zakodować go w postaci gotowych narzędzi. Gdybyście Państwo byli na Śląsku, serdecznie zapraszam do Centrum Testowania Technologii Przemysłu 4.0. Zbudowaliśmy fabrykę 4.0. Jest tam proces produkcyjny, są roboty, systemy transportowe, systemy kontroli jakości. Kompletna fabryka, która produkuje kompletny produkt razem z tak zwanym śledzeniem tego produktu w czasie wytworzenia. Mamy ślad węglowy, mamy informacje na temat każdego punktu, w którym dany produkt się znajduje i my wiemy, dokąd ten produkt trafi. Czyli budujemy wskaźniki, za pomocą których my możemy obserwować te elementy. Pracujemy z dużymi producentami, pracujemy z dostawcami robotów. Jeszcze a propos tego Living Labu, to jest, pracujemy z 6 uczelniami wyższymi, z kołami naukowymi, gdzie dajemy im prawdziwe dane pomiarowe, żeby ci studenci już się uczyli czegoś, żeby to nie była tylko nauka dla nauki, tylko żeby to było rozwiązywanie konkretnych problemów pochodzących z przemysłu, do tego, żeby ci ludzie wchodząc później już do Państwa zakładów pracy, żeby mogli Wam coś zaoferować, żeby rozumieli, czym jest data science. Tutaj chciałem Państwu pokazać jednego z naszych klientów, firma Tesco Steel. Tesco Steel jest firmą, która oczywiście w swoim procesie produkcyjnym zużywa sporej ilości energii. W związku z tym ta dbałość o ten zrównoważony rozwój i odpowiednie skompensowanie tych zasobów, ale także potrzeb jest niezwykle u nas istotna. Oczywiście niezależnie od fotowoltaiki, którą instalujemy, którą rozwijamy, niezależnie od samochodów elektrycznych, które wdrażamy do naszego użytku, dysponujemy nowoczesnym systemem IPOE, który jako inteligentny system potrafi analizować i podpowiadać rozwiązania optymalizacji zużycia energii. Możemy w każdej chwili monitorować każdą tonę, jakie jest zużycie energii elektrycznej do danej tony. Jesteśmy w stanie podejrzeć nasze bieżące zużycie energii, wiedzieć, gdzie są jakieś nadmierne piki, gdzie są miejsca czy rezerwy, które należałoby wykorzystać po to, żeby rozkład zużycia był optymalny z punktu widzenia zarówno kosztowego, jak i bezpieczeństwa funkcjonowania zakładu pracy. Co więcej, możemy też w tym momencie z tego systemu wyciągnąć ślad zielony, ślad węglowy, więc to są po prostu bardzo pomocne systemy, które w tym momencie tutaj Tesco Steel zainwestowało, zaimplementowało, ale też wykorzystuje na bieżąco. To jest bardzo ciekawy przykład dobrej współpracy. Z tym klientem zaczęliśmy pracę w momencie, gdy miał 2 hale, zautomatyzowaliśmy mu te 2 hale. Później pączkował, rósł, jest w tej chwili jednym z największych producentów stali jakościowej w Europie. Przy okazji rozwiązaliśmy też sporo problemów, które się pojawiły, dlatego że wzrost organizacji powoduje wzrost procesów logistycznych. Zmiana sytuacji rynkowej, brak kierowców spowodował to, że zaczęli korzystać z kierowców z zagranicy, którzy nie komunikowali się w języku polskim. W związku z tym zbudowaliśmy im całe rozwiązanie do tak zwanego transportu wewnętrznego. Zbudowaliśmy system komunikacji z osobami, które nie znają języka polskiego, a które koniecznie potrzebowały dostać konkretną informację, gdzie powinny się znaleźć w określonym czasie. Także te systemy informatyczne dzisiaj rozwiązują znakomitą większość problemów, tylko to, co jest bardzo istotne, że problem trzeba zdefiniować, trzeba go opisać i podzielić się nim w sposób otwarty. Mamy takie coś, co się nazywa Appalab. Tam publikujemy informacje na temat, to są takie informacje do kawy, gdzie Państwo możecie sobie wejść, jak macie chwilkę czasu, poczytać, poprzeglądać. Czasami piszemy o wakacjach, czasami piszemy o energii, a czasami piszemy o różnych innych elementach, które mogą być istotne. Wydaliśmy ostatnio taki poradnik, w jaki sposób oszczędzać energię, także jeżeli Państwo byście chcieli sobie ściągnąć, to wystarczy kliknąć w ten, zrobić zdjęcie tego QR kodu. W materiałach, które były udostępnione, są takie ulotki, na tych ulotkach też jest ta informacja. Jestem do Państwa dyspozycji, razem ze mną jest Grzegorz Maciasowski, który jest dyrektorem u nas do spraw technicznych, także jeżeli Państwa by to zainteresowało, to serdecznie zapraszam.
Tak jak powiedziałem, automatyzacja, robotyzacja, przemysł 4.0, transformacja cyfrowa szeroko pojęta. W zeszłym roku napisaliśmy książkę razem z Izbą Gospodarczą Polsko-Niemiecką. Ja byłem głównym autorem tej książki dotyczącej wdrażania przemysłu 4.0. Dlatego jeżeli Państwa by to zainteresowało, to mamy ją w postaci cyfrowej albo w postaci drukowanej. Gdybyście taki egzemplarz chcieli, to również jesteśmy w stanie wysłać go pocztą. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję, że wysłuchaliście tego. Teraz może ktoś ma jakieś pytanie na bieżąco, czy... Jeżeli nie, to serdecznie dziękuję. Tak. Pracujemy na różnych etapach. Najlepiej jest to zrobić w tej fazie zerowej, żeby dobrze zaprojektować infrastrukturę, żeby uzbroić ją w pewne elementy, które później dają taką długofalową wiedzę, ale żaden z tych etapów dzisiaj nie jest krytyczny, dlatego że rozwiązania elektroniczne, które się pojawiły na rynku, pozwalają nam wejść do istniejących obiektów bez naruszenia infrastruktury, zebranie danych i skorzystanie z tego jako takiego gotowego rozwiązania. Mamy takie rozwiązania, które się nazywają pilotażem albo wdrożeniem takim testowym, dlatego że technologia i wiedza nie jest zawsze dla każdego. W związku z tym to, co proponujemy, to proponujemy to zgodnie z koncepcją przemysłu 4.0. Nie kupuj całego browaru, spróbuj jedną butelkę i zobacz, czy to jest na pewno dla Ciebie. Dlatego mamy różne modele dopasowane do różnych odbiorców, a jeżeli nie mamy jakiegoś modelu biznesowego, to wypracowujemy jakiś kompromis taki, który pozwoli nam na realizację projektu albo poprawę. Także też robimy. Tak. Mamy grupę partnerów, mamy swoje działy techniczne, mamy dział supportu taki, który jest otwarty 7 dni w tygodniu, do godziny 22 reagujemy. Pracujemy z dużymi klientami też, w związku z tym oni też nas nauczyli, że biznes nie ma czasu, tak? Biznes musi realizować biznes. No nie, to wczoraj bardzo fajna informacja padła, że biznes pracuje 24 godziny. Czy my się kładziemy spać, czy nie? Tutaj tak przetwarzamy informacje o tym, jak wprowadzić usprawnienie. Także my też tak pracujemy. Możemy na każdej. Tak, dokładnie. Może tak, my staramy się nie wymądrzać w pierwszym etapie, dlatego że najpierw musimy zebrać wiedzę i porozmawiać z Państwem jako właścicielami biznesu, bo nie każde usprawnienie jest zasadne. I tutaj to, co my proponujemy, to proponujemy zidentyfikowanie procesu na początku niskokosztowe, a nie monitorowanie każdej maszyny, bo to zabiera czas i zabiera pieniądze. W związku z tym najpierw mówimy o tym, żeby zidentyfikować przestrzeń, a później od ogółu do szczegółu schodzić w dół. Także to jest takie racjonalne, tak jak ja bym podszedł do tego, to tak samo proponujemy Państwu w Państwa biznesie, żeby to zrealizować. Jest co najmniej kilka różnych podejść do tego, w jaki sposób to zrealizować. Pracujemy z działami technicznymi, dzielimy się wiedzą, nie zmieniamy sytuacji w organizacji, bo wiemy, jak trudne jest wprowadzenie zmiany. Także przekazujemy raczej wiedzę, dajemy narzędzia i uczymy ludzi korzystać z tych narzędzi. To jest niezmiernie istotne. Mamy osoby u nas w dziale, które się znają. To nie jest nasz tak zwany core business, ale jeżeli coś wiemy, to się dzielimy się wiedzą. Ale to nie jest nasz taki jakby podstawowy zakres usług i dostawy. Atom, tak. Ja jestem zwolennikiem atomu. Jest on oceniany jako krytyczny i jest negatywnie oceniany, ale z mojej tak patrząc z punktu widzenia wpływu na środowisko, wydaje mi się, że to jest bardzo dobre źródło energii. Większość krajów, które mają spokój energetyczny, mają tego typu rozwiązania. Oczywiście to wszystko, każda technologia, która może się wymknąć spod kontroli, wymaga szczególnego zabezpieczenia.
ale wydaje mi się, że to jest najczystsza forma energii dzisiaj, ale nie jestem energetykiem, to jest moje prywatne znowu, prywatna moja opinia. Bardzo dziękuję. Mamy takie rozwiązanie, które jest stosunkowo tanie. Grzegorz, teraz mamy promocję, ono kosztuje około, nie wiem, 5-6 tysięcy złotych, 5,5 tysiąca. Normalnie kosztuje w okolicach 10 tysięcy złotych. My identyfikujemy obiekt przez mniej więcej 4 tygodnie, 4 pełne cykle. W tej chwili doszliśmy do wniosku, że prawdopodobnie, jeżeli zidentyfikujemy obiekt przez 7 dni, 24 godziny, to... To mówimy o przyłączu energetycznym, żeby zidentyfikować obiekt, aczkolwiek to może być też pogłębione. Jeżeli jesteśmy w stanie zczytać dane z licznika, to wykorzystujemy waszą infrastrukturę. Jeżeli nie, to dokładamy swoją. Przepraszam? Myślę, że się dogadamy.